Teren Dolnego Śląska był bogaty w takie miejsca. Znajdują skrytkę, sztolnię. Oczywiście to nie było to miejsce. Na Zamku Książ nie było tych żołnierzy, nie w tym miejscu. To jest oczywiście luźna interpretacja wydarzeń. Günther Grundmann jest autorem tzw. listy Grundmana. Na niej figuruje około 80 skrytek. Tylko część z nich została odnaleziona. Mimo że przeżył wojnę, nie zdradził do końca wszystkich miejsc, gdzie zostały ukryte skarby. Grundmann akceptuje pozycję i miejsce do ukrycia skarbów. Jest eskortowany przez jednego żołnierza. Zwróćcie Państwo uwagę, pojawiają się więźniowie, którzy niosą obrazy, niosą skrzynie ze skarbami. Oczywiście eskortowani są przez żołnierzy SS. Wśród nich są saperzy. Z pewnością będą wysadzali wejście do sztolni. W czasie, gdy więźniowie są nadzorowani przez podoficera, saperzy rozkładają materiały wybuchowe. Zarówno minują wejście do sztolni, ale zakładają także w pobliżu wejścia miny. Zajmie to im zapewne parę minut. Po zaminowaniu sprawdzają jeszcze teren. Układają miny na możliwych drogach przy dojściu do sztolni. Skarby zostały schowane. Podoficer wyprowadza więźniów. Proszę Państwa, nie może zostać ani jeden żywy świadek. Niemcy skrupulatnie dbali o to, aby nie pozostawali żadni świadkowie. Więźniów rozstrzeliwano i topiono. Nikt nie mógł o tym wiedzieć, gdzie niepowołany, nikt nie mógł wiedzieć, gdzie zostały ukryte skarby, w jaki sposób można się do nich dostać. Jeszcze długo po wojnie na naszych terenach chodzili ludzie po lasach, którzy być może pilnowali skrytek i miejsc, gdzie wszystko było zakopane. Proszę zwrócić uwagę, podoficerowie nadzorują ciągle saperów, którzy zaminowali wejście i rozkładają miny. Są gotowi do odpalenia ładunków. Tak, proszę Państwa. Proszę zwrócić uwagę teraz na dzieci. Będzie pierwszy wybuch. Jeden z saperów niesie zapalnik. Drugi detonator. Dwaj rozwijają kable. Wejście do sztolni zostało wysadzone. Skrytka jest już bezpieczna. Ale proszę Państwa, są świadkowie. Jest 4 żołnierzy, podoficer i 3 saperów. To zbyt wielu świadków. Nie można pozostawić przy życiu szeregowych żołnierzy z taką wiedzą. Zwróćcie uwagę Państwo, co się teraz stanie. Oczywiście poczęstunek papierosami to tylko odwrócenie uwagi żołnierzy. Nie było litości. Specjalnie wyznaczeni oficerowie i podoficerowie pozbywali się niższych rangą niezaufanych żołnierzy. Tak też się stało i tym razem. Nie tylko więźniowie stracili życie, ale i żołnierze, którzy pomagali chować, minować i wysadzać wejścia. Podoficerowie oczywiście muszą się upewnić. Teren już jest czysty. Skarby zabezpieczone. Oczywiście tak się działo zapewne w wielu miejscach na Dolnym Śląsku. Każdy z nas słyszał o pociągach znikających, o konwojach ciężarówek, o workach, o skrzyniach ze złotem, o obrazach, a nawet bursztynowej komnacie. Być może to wszystko gdzieś tu jest. Być może w Zamku Książ. Proszę Państwa, oczywiście zbiory były zabezpieczane i chowane. Ale także doszło do walki na tych terenach. Nie były tutaj w najbliższym naszym rejonie, po rejonie Wąbrzycha, jakieś ciężkie, ale powyżej na północ, na północny zachód doszło już do ciężkich walk, zwłaszcza w rejonie Lubania. Cały Dolny Śląsk w zasadzie był w mniejszym lub większym stopniu oszczędzony. Proszę zwrócić uwagę, teraz jednostki, regularne jednostki niemieckie z lewej strony naszego pola pojawiają się na terenie walki. Zwróćcie uwagę. Na początku 1945 roku niestety Niemcy już nie dysponowali w pełni uzbrojonymi, w pełnych etatach dywizjami. Tak naprawdę były to doraźnie formowane jednostki. Proszę zwrócić uwagę, są tu wymieszane grupy żołnierzy SS oraz żołnierzy. Takie małe grupy żołnierzy penetrowały teren przed większymi jednostkami. Niestety śmiertelność tych jednostek była największa. Rosjanie muszą coś przygotowywać. Wycofali całą robotę. Zwróćcie Państwo uwagę. Po prawej stronie Ten pokierował ostrzałem ciężkiej artylerii. Ona jest zjestowana daleko, ale po naprowadzeniu te pociski nie jest niepotrzebne. Ciężka artyleria musiała zdobyć, wykonać swoje zadanie. Mógłby pan wziąć? Musiała zdobyć. SG! Luftwaffe! Was ist mit dir? Wszyscy Rosjanie do ataku. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że po tarasie, dolnym tarasie, od prawej strony nadjeżdża radziecki wóz pancerny. Będzie on z pewnością z góry, z tarasu, wspierał atakujących żołnierzy. Prosimy zrobić zatrzymanie. Publiczność się rozsunęła. Tam, gdzie stanie wóz pancerny, a żeby mówić, publiczność się rozsunęła. Nie mieli widocznych. Rosjanie pamiętali, do tego doszło na Ukrainie, na Białorusi, w rosyjskich wioskach pod Moskwą, w Turcji względnych, tego dopuścili się Niemcy. Nawet jeżeli brali Niemcy, to i tak segregowali. Spośród Niemców wyszukiwali żołnierzy SS, szukali oficerów. Tych nie brali żołnierzy. Oczywiście, że nie obcowały kradzieży. Znamy zdjęcia, na których kradzieccy żołnierze mają po kilka zegarków na każdej ręce. Proszę zwrócić uwagę, wyprowadzają Niemców po lewej stronie, pola. Ja będziesz chodzić zbierać te łuski, to tylko o tego MG42. Żołnierze Wehrmachtu gdzieś się z woli nie było jeszcze. Proszę Państwa, oczywiście to są sceny nawiązujące do zdarzeń, które z pewnością miały miejsce na Dolnym Śląsku, a czy niekoniecznie ich miejsce. Broń, którą posługują się żołnierze, jest to oryginalna broń, to jest z II wojny światowej. Oczywiście przystosowana do